Pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną, gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12, a gdy zajęli miejsce i jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Może was, bracia i siostry, dziwić to, że takie czytania są dzisiaj, tym bardziej, że one nie są z dnia liturgicznego. Czytanie z Pieśni nad Pieśniami, z Ewangelii Marka, z Pieśni nad Pieśniami o miłości. Bardzo dziwnych, nasycony tekst bardzo dziwnymi metaforami, trochę obcymi do naszych uszu, czasem nawet groteskowymi, militarnymi, wyszukanymi, egzotycznymi. No i wreszcie ta Ewangelia opowiadająca o ostatniej wieczerzy. No, piękne święto, uroczysty nastrój i nagle taki zgrzyt, zapowiedź zdrady. Eucharystia. Przyzwyczailiśmy się do tego słowa, również do tego sakramentu i no, potrzeba je co jakiś czas przynajmniej częściowo odkurzać, bo nie roszczę sobie takich pretensji, żeby wszystko o niej powiedzieć, bo nie starczyłoby mi czasu. Wszyscy chyba wiemy, że jest greckim słowem to słowo Eucharystia, Eucharystia, które dałoby się przetłumaczyć po prostu jako wdzięczność. Sakrament wdzięczności. Tylko za co? Eucharistos to ktoś wdzięczny. Za co jestem Bogu wdzięczny? Jasną rzeczą jest, że ten, kto dziękuje, nie wiedząc za co, jest pochlebcą. To znaczy, że jeśli przychodzę na Eucharystię i właściwie nie wiem, za co mam dziękować Bogu, albo w ogóle nie mam wdzięczności wobec Boga, albo w ogóle nie widzę tego, co On dla mnie uczynił, choćby w swoim Synu, albo w moim życiu i w swoim Synu, to jest coś nie tak. I chociaż nie jest to jakiś wyszukany problem w tej chwili, ale bardzo istotny, to chciałbym was prosić o to, żebyście się przez chwilę, przez kilka sekund zastanowili, czy macie autentyczną, szczerą wdzięczność Bogu za cokolwiek. Już nie mówiąc o całym życiu. Nie chcę też, żeby to zabrzmiało jak jakiś frazes, ale naprawdę jestem wdzięczny Chrystusowi za to, że mimo swej bezgrzeszności przyjął konsekwencje moich grzechów, czyli ja się zadłużyłem, a On spłacił dług, i to na krzyżu, bym ja grzeszny otrzymał udział w Jego chwale jak Syn Boży bezgrzeszny.
Ta świadomość pozwala mi sprawować ten sakrament ze szczerą wdzięcznością. Nie musiał umierać, ja powinienem umierać, choćby za wczoraj omówione morderstwa, ale wziął to na siebie. Ja żyję, mam szansę ciągle się poprawiać, zmieniać, korektować swoje życie i mieć szansę na życie wieczne. Bo, jak mówi list świętego Jakuba, wszyscy często upadamy, to jasne. Ale ktoś nas ciągle podnosi i mówi jeszcze raz. Ta zamiana, którą Syn Boży uczynił, czyli poniósł konsekwencje grzechów, nie będąc grzesznikiem, bym ja, grzesznik, nie poniósł konsekwencji, a nawet został nagrodzony tak, jakbym był bezgrzesznym Synem Bożym, ta zamiana sprawia, granicząca z szaleństwem w miłości, że staram się mieć odrobinę szczerej wdzięczności na Eucharystii. Za to, że ja, który tracę w grzechu nawet życie doczesne, bo nawet z tego powodu nie powinienem żyć na tej ziemi, z powodu moich grzechów, ale otrzymuję od Niego udział w życiu wiecznym, nie tylko On przedłuża moje życie doczesne, ciągle stwarzając nowe sytuacje, których już nie muszę tak niszczyć, unicestwiać, kaleczyć jak w przeszłości, to jeszcze mi daje nadzieję na życie wieczne i pewność na życie wieczne. Wreszcie za to, że uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczę w Jego życiu, które choć po ludzku przegrane, przeklęte, 33 lata i właściwie przecięte życie, dzięki zmartwychwstaniu objawiło się, wyświetliło się nam jako zwycięskie i błogosławione. A ja przecież od czasu do czasu uświadamiam sobie, że jestem kimś nieudanym. I pędzę żywot człowieka, który być może będzie miał w ogóle chybiony los. Być może żadne z moich pragnień czy marzeń się nigdy nie zrealizuje i wszystko, co sobie wymarzyłem, przegram. Ale przynajmniej to wygram. I ty też, siedząc tutaj, myślisz sobie o swoim życiu, o swoich marzeniach i pragnieniach, może masz jakiś projekt nawet, ale nie wiadomo, czy on się zrealizuje, mimo wielu wysiłków. A może już jesteś po wszystkich projektach i one już są w koszu. I już ci nic nie zostało, oprócz Niego. Ale wierzę, że powierzając Mu swoje chybione nawet życie, i tak zwyciężę, bo On pokazał, że jest poza śmiercią jeszcze życie. Może być tak, tak podejrzewam, że wielu z nas tego wieczoru wcale nie ma ochoty dziękować za swoje życie. Może nie wszyscy, ale myślę, że jakaś część z nas na pewno. Może nawet dzisiaj kilka razy prosiliście Boga o śmierć, albo nie widzieliście już sensu dalszego życia. To się zdarza często. I nie ma się ochoty dziękować za nic. Bo jest to życie bardzo, bardziej niż trudne. Co wtedy? Wtedy pozostaje już tylko jedno, właśnie przyjść na Eucharystię. Bo można jeszcze iść do restauracji i się po prostu spić, albo nie wiem, co jeszcze zrobić, rzucić się z mostu, ale można przyjść tutaj, by odzyskać wdzięczność, by zmienić swoją optykę, zobaczyć to, co jest niewidoczne, by zrozumieć, że bez tej Eucharystii życie może być naprawdę nie do przyjęcia, ale dzięki tej Eucharystii można przyjąć to, co jest nawet nie do przyjęcia. Dzięki Eucharystii zdobywa się łaskę przyjąć to, co jest nie do przyjęcia i zaufać mimo beznadziei. Może na kilka godzin, może tylko do jutra, ale to już jest dużo. I wierzyć mimo tego, że już się nie chce wierzyć, że będzie lepiej. Niektórzy mają tak już spustoszone życie, że im zostaje już tylko, jedynie Eucharystia. Już się może nawet nic nie zmieni w ich życiu, ale to jedno zostaje. Może wszystko stracili i wszystkich stracili, i wszystko przegrali, ale Bóg ich przygarnia i daje im jeszcze zupełnie inną perspektywę, wieczną. Wiecie,
ten tekst z Ewangelii, który dzisiaj przeczytałem, o tej pasrze ostatniej, ostatniej wieczerzy, a jednocześnie pierwszej mszy, on, gdybyście otworzyli Pismo Święte, znajduje się w interesującym otoczeniu. Sama Pascha jest uroczystością dość piękną, Żydzi ją bardzo uroczyście przeżywają, w wielkim podniesieniu ducha, radośnie. No Marek zaznaczył ten zgrzyt z Judaszem, ale w ogóle cała Pascha, ostatnia wieczerza na pewno była piękna, wspaniała i miła. Radosna. Ale ten tekst o tej pasrze ostatniej w tekście z Ewangelii Marka jest osadzony w najdramatyczniejsze opisy. To dużo mówi. Wcześniej jest spisek przeciw Jezusowi, zdrada Judasza, przepowiednia zaparcia się Piotra, modlitwa w Getrzemane, pojmanie wreszcie Jezusa już po pasrze. I pośród tych treści, takich dramatycznych, mrocznych, jak wyspa ocalenia, pośród przepaści cierpienia i opuszczenia, znajduje się ten opis ostatniej wieczerzy, ustanowienia Eucharystii. To bardzo dużo mówi. Nawet nie trzeba wszystkiego czytać, po prostu spojrzeć, zobaczyć, gdzie ona jest, ta Eucharystia. Czyż nie jest tak również i ze mną, czy z Tobą, że tu spisek, tam oskarżenia, tu zdrada najbliższych, tu zaparcie się kogoś, na kogo liczyłem, i wreszcie ta moja samotna modlitwa gdzieś przy łóżku, jak w Getrzemane, bez pocieszenia nawet nie czuję się obecności Bożej, jakieś osądy Kajfaszowe, to znowu jakieś problemy z jakimś Piłatem, sąsiadem. I gdzieś w centrum tego wszystkiego jedyny azyl dający siłę, no właśnie przyjść na Eucharystię. Wielu też doznało tego oddechu, ulgi na mszy świętej. Niektórzy nie wiedzą, jak to przeżywać, jak to odnaleźć. A więc Eucharystia może być wdzięcznością pośród wielu powodów do niewdzięczności. Bo jest, daje siłę, daje ulgę, pozwala coś przejść dalej. Ale dziękować za swoje życie, tak myślałem o tym, myśląc o Eucharystii, czy ja naprawdę przychodząc na mszę świętą jako kapłan tutaj dziękuję Mu za swoje życie, wahałem się. Ale prawdą jest, po głębszej refleksji, że moje życie nie jest kolekcją miłych wspomnień, chociaż i takie są, nawet piękne. Ale we wszystkich tych tarapatach, na jakie sam się naraziłem, albo inni mnie w nie wpędzili, On był zawsze moim wybawcą. Jak sięgam pamięcią przez te 49 lat do tyłu, to On mnie zawsze wybawiał. I wydawało się, że już dochodzę do granic możliwości, wiele razy tak było, że już dalej nie dam rady, że już nie widzę żadnej nadziei. I to mi pomogło. Msza. Wybawił mnie z łona matki, bo miałem się nie narodzić, z łona rodziny, bo była ona nie tylko niebem, czasem czyśćcem, często piekłem, ze środowiska, które było i patologiczne, i kryminogenne. Wybawił mnie i nie zostałem artystą, bo na pewno bym poszedł na dno, od niebezpiecznych ludzi, od toksycznych relacji, z destrukcyjnych uzależnień, od chorób wielu. Ratował od depresji, od samozakłamania, straszna pułapka, od rozpaczy, bo mi się nie chciało żyć. I wreszcie jestem Mu wdzięczny po tym wszystkim, bo o wielu rzeczach wstydzę się mówić, albo boję, albo są zbyt intymne. I wreszcie jestem Mu wdzięczny, bo w sakramencie pojednania przebacza mi i przebacza, i przebacza, i przebacza, i nigdy nie słyszałem od Boga ani jednego wyrzutu. By prawdziwie być wdzięcznym, trzeba być świadomym swojej historii i uświadomić sobie tę diametralną różnicę, jak pomimo, jak powinno przebiegać moje życie, potrącane raz po raz przez kolejne grzechy, a jak przebiega dzięki Jego przebaczaniu i dzięki Jego Eucharystii, dzięki Jego łasce, miłości. Potrafię sobie wyobrazić, co powinno się ze mną stać ze względu na moje decyzje życiowe i widzę, co się stało ze względu na to,
jak On korektował tor mojego losu dzięki Eucharystii. Kiedy zastanawiałem się nad tym, też spojrzałem do Magnifikat, do kantyku uwielbienia Maryi, kiedy ona wypowiada swoje słowa uwielbienia wobec Boga, zaraz po tym, jak poczuła się brzemienna, w rękach, w dłoniach Elżbiety, i ona doświadczyła tego na sobie, że im bardziej się uniżała, tym bardziej doświadczała dostrzegania przez oko Boga. Na własne oczy zobaczyła rewolucję Boga w Nazarecie, w tej małej mieścinie. Boga, który strąca z tronu władców i bogatych zubaża, a biednych sadza wyżej. I tak się zastanawiałem, co tam się musiało w Nazarecie dziać, że ona taki kantyk powiedziała, który był nie tylko jakimś zbiorem cytatów ze Starego Testamentu, ale też rzeczywistym świadectwem tego, co ona doświadczyła w tej wsi Nazaret. Dlaczego ona powiedziała, że widzi to, że Bóg strąca jakichś bogatych, dumnych, pysznych, zadowolonych, a wywyższa ludzi uniżonych i z pozoru przegranych, mówiąc o sobie? Jakie tam królowe musiały defilować przez ten Nazaret? Rówieśniczki być może Miriam. I jakie bogate damy Nazaretu zostały pominięte przez Boże zainteresowanie, nie wydając na świat Mesjasza, mimo atrakcyjnych mariaży. A ona mimo tego, że tak bardzo się uniżyła, nawet nie chciała współżyć ze swoim mężem, otrzymała wyniesienie do poziomu Matki Mesjasza. I tak pomyślałem sobie o moim osiedlu, gdzie się urodziłem, o tym blokowisku. Wielu tam mieszkało wspaniałych mężczyzn, chłopców w moim wieku, młodych mężczyzn, bogatych, inteligentnych, przystojniejszych, ciekawszych. A Pan wybrał mnie, najmniej godnego tego wyboru. I jestem Mu wdzięczny, że On się mną zainteresował, a mógł innym. Wielu też mi mówiło, że nie jestem godny mojego powołania, albo że nie wytrwam w kapłaństwie. Kiwali głową, że to jest niemożliwe, żeby ktoś taki jak ja. I może mieli rację. Ani może nie jestem godzien tego, ani nie powinienem wytrwać, ale Bóg uczynił mi wielkie rzeczy jak Maryi. I jestem tutaj. Jestem wdzięczny. I skoro sięgam pamięcią w przeszłość i widzę, co On dla mnie uczynił, mimo tego, że jestem beznadziejny i sytuacje były bezradne i były bezsilne chwile, to mówię, rzeczywiście, jestem wdzięczny, ja Ci wierzę, bo ja widzę przeszłość i ja wierzę, że przyszłość będzie dobra. Bez względu na to, jak ją spapram i popsuję. Wiem, gdzie mam przyjść, skąd mam czerpać moc. Jestem Mu wdzięczny. Jestem wdzięczny za przeszłość. Ale Eucharystia uczy mnie wdzięczności też za przyszłość, za wszystko. Eucharystia po prostu kreuje we mnie zupełnie nową osobowość. Jaką osobowość? Osobowość eucharystyczną. Co to znaczy? To znaczy, że nabieram takiej zdolności do tego, żeby dziękować nawet za rzeczy, które jeszcze nie nadeszły i dziękować za to, co wydaje się na razie przykre, i dziękować nawet za piec ognisty i za udrękę i dziękować nawet za to, że jestem w takim położeniu, że nie widzę wyjścia. Zamiast przeklinać to, jak przeklinam taką okoliczność, w której znajduję się i jest mi ciężko, trudno, jest udręka, nie widzę już sensu mojego życia i ja jeszcze przeklinam to wszystko, to już na pewno się z tego nie wydobędę. Ale jeśli ja zachowuję się jak owi trzej młodzieńcy w piecu ognistym, że oni weszli do środka pieca i zamiast przeklinać Nabuchodonozora, płakać albo jęczeć, albo wyzywać Boga, to oni zaczęli błogosławić Boga za wszystko i nic im się nie stało. To jest osobowość eucharystyczna. Zamiast wejść w przekleństwo, wejść w błogosławieństwo. I to widzimy również tutaj, bo ja będę błogosławił na tym ołtarzu razem z Grzegorzem przeklęte życie, po ludzku przeklęte życie Jezusa Chrystusa. Ja będę błogosławił, wzorując się na Nim, który błogosławił swojego Ojca na krzyżu, błogosławił swojego Ojca na ostatniej wieczerzy. Będę łamał tą hostię, tak jak łamało Mu się serce i będę mówił błogosławieństwo. I to jest wzorcowe dla mnie czy dla Ciebie, chociaż wydaje się być to absurdalne, ale to jest jedyne wyjście, uwierzyć wbrew sytuacji.
dziękować za rzeczy wielkie, ale też i za małe rzeczy. Nikt tu nie zawraca Bogu głowy, bo On i liczy się z naszymi włosami, jak jest powiedziane, każdy włos na naszej głowie jest policzony. Wszystko ma dla Niego znaczenie, co się Mu tylko powierza. Jeśli kawałek chleba ma dla Niego znaczenie, że przeistacza je w swoje ciało, to i również mój chleb codzienny jest dla Niego ważny i moja sytuacja materialna, i uczuciowa, i duchowa, nawet fizyczna. Za to, co przyjemne, ale i za to, co przykre. I to mi daje właśnie Eucharystia. Zupełnie nową optykę. Zamiast za wszystko przeklinać Boga i spodziewać się tylko zła, to nawet w największym złu i w przeklętej sytuacji błogosławić i wierzyć. Bez tej Eucharystii nie miałbym takiej zdolności ani śmiałości. W psalmie 138, w wierszu 4 czytamy taki dziwny tekst. Z pozoru można się poślizgnąć po nim jak na ślizgawce i właściwie go nie zauważyć, ale posłuchajcie. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Ci, Panie, gdy posłuszą słowa ust Twoich. Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować. Co w tym dziwnego? A to, że ci są tylko królami, którzy mają zdolność dziękować. Jak ktoś się nauczył dziękować, to jest królem swojego życia. Jest panem swojego życia. Dlatego napisano, wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować. Nie jak gdzieś tam prezydenci wybrani w Rosji czy w Stanach Zjednoczonych, tylko ten jest królem, kto umie dziękować. Za pojęte i niepojęte, zrozumiałe i niezrozumiałe, za przyjemne i przykre, za udane i nieudane. Wtedy życie już jest do przyjęcia. Za co dziękować, a za co nie dziękować. Bo jest też w tekście z Ewangelii Łukasza taki tekst, kiedy ktoś dziękuje Bogu za coś i znajduje się w świątyni i jest blisko ołtarza. Ten człowiek, to jest faryzeusz, przyszedł i jest naprawdę pobożnym człowiekiem. Jest prawym człowiekiem. Ani słowa nie napisano o jego grzechu. Tylko, że pościł, modlił się i modlił się tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo i ten celnik. I to dziękczynienie jest nie do przyjęcia dla Boga. Dziękczynienie, które jest efektem porównywania się z kimś. Dziękczynienie, które jest pogardą, to jest nie do przyjęcia. Ale jest inne również dziękczynienie, które jest jak najbardziej do przyjęcia. Kiedy Jezus stanął przed grobem Łazarza, powiedział tak: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A przecież Łazarz jeszcze nie wstał. Sytuacja już nie jest beznadziejna. Ona już jest po prostu unicestwiona. Nie ma takiej sytuacji. On już umarł. 4 dni już siedzi w grobie, już cuchnie, jak powiedziała Marta. Więc sprawa jest śmierdząca, a on mówi, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. I za to można dziękować. Za co? Za to, czego jeszcze nie ma, ale ja dziękuję Bogu, że to będzie. Z grobów, z cuchnących sytuacji. Ja wiem, bracia i siostry, że Eucharystia jest sprawdzianem naszej wdzięczności, również wiary, miłości, ale też jest przestrzenią, w której tak łatwo jest o znudzenie i pustkę. Gdy nie wzbudzimy w sobie świadomości wdzięczności, gdy nie zobaczymy przed oczyma filmu z naszego życia i gdy naprawdę się nie zastanowimy, czy ja jestem wdzięczny, czy jestem niewdzięczny tej chwili. My, kapłani, wiele sobie mamy do zarzucenia, ponieważ wdziera się łatwo w nas rutyna przy tych gestach, bo one ciągle niby są takie same, ale one są nabrzmiałe ogromnymi treściami. Tak, to prawda, bije się w piersi. Często odprawiałem mszę świętą tak, jak odprawia się kogoś z kwitkiem. Ale też przeżywałem mszę świętą tak, jak się przeżywa miłość czy wdzięczność. Eucharystia jest to czynność wspólnoty. To nie jest moja prywatna sprawa. Każdy gest, który wykonuję, wy w nim partycypujecie, uczestniczycie. Jak to czynić, by inni też brali udział w dziękczynieniu i poczuli wdzięczność? Zastanawiam się. Jak im być? No wiem, że nie mogę być sztuczny. Wiem, że nie mogę udawać wdzięcznego. Jeśli będę prawdziwie wdzięczny, to bez względu na to, jaką mam minę w tej chwili, to się to ze mnie wyamenuje. Bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić z tego show albo kabaret, ale o to, by z całą świadomością ją sprawować. Prawdziwe uczucia udzielają się uczestnikom. Fałszywe nie wzruszają nawet tego, który się nimi zasłania.
czuję się faktycznie no, tak dogłębnie nędzny przy tym stole i beznadziejny, jeśli chodzi o moje życie i nie mam mu co ofiarować. Stoję z przegranym życiem, widzę perspektywę przeszłości i mówię, no nic ze mnie nie będziesz miał. Daję się taki, jaki tutaj jestem, ale dziękuję Ci za moje słabe życie. To nawet na co się zdobywam tutaj przy tym stole, też może być puste, słabe, mikre. Pamiętacie, Jezus stał przy świątyni i widział, jak ludzie wchodzili do świątyni, wrzucali do skarbony swoje oszczędności, przychodzili bogaci ludzie, wrzucali dużo. Stała na końcu wdowa i ze wstydu czekała, aż wszyscy wrzucą swoje datki. I kiedy już wszyscy wrzucili, ona podeszła, żeby nikt nie widział, rozejrzała się być może dookoła, widząc, że nikt ją nie widzi, wrzuciła wszystko to, co miała, a to były groszowe sprawy, bardzo groszowe. I Jezus tylko ją zauważył i tylko ją pochwalił, bo on powiedział, bo wszystko oddała. Analizując to, zastanawiając się nad tym, porównując to z moim życiem, myślę sobie tak. Moje życie wcale nie jest bogate. Jest groszowe, jest nędzne. Ale ważne jest to, czy całe je oddaję, a nie czy częściowo. Tutaj na Eucharystii. Jeśli oddaję Bogu swoje życie, nawet takie beznadziejne, groszowe, nic nie warte, to cokolwiek oddane jest Bogu, staje się boskie. Myślę, że te grosze wdowy były od tej chwili boskie. A nie wiem, czy istnieje bardziej wartościowy przymiotnik na całej ziemi. Istnieje taka opowieść. Król panował w swoim państwie i oczekiwał narodzin syna. Narodziło mu się dziecko, syn. Był tak szczęśliwy po wielu latach oczekiwania na to dziecko, że ogłosił w swoim królestwie, że przez kilka dni będzie przyjmował każdego, kto przyjdzie z jakąkolwiek prośbą. I pierwsi u wrót Pałacu Królewskiego znaleźli się dwaj ludzie, dwaj mężczyźni. Jeden to był bardzo bogaty architekt, który akurat kończył wielką budowlę i żebrak, który akurat zdobył coś tam przy drzwiach jakiejś świątyni i szybko pobiegł do pałacu. No i oczywiście straż wpuściła ich do króla, przed oblicze króla oni stanęli i znowu oczywiście architekt, ponieważ dostojnie wyglądał, pierwszy zabrał głos i mówi: królu, na cześć twojego syna buduję tutaj wielką świątynię, ale wydałem mnóstwo pieniędzy na to, ale chciałbym skończyć, a mam, prawdę mówiąc, pewne defekty już finansowe i przydałoby się jakieś małe wsparcie. I uśmiechnął się. Oczywiście król zadowolony poprosił skarbnika, żeby wypłacił mu odpowiednią sumę. Dodał jeszcze więcej ze swojej hojności. Architekt odszedł, a żebrak podszedł i mówi: królu, tak bardzo chciałem również złożyć jakiś dar ze względu na narodziny twojego syna, ale dzisiaj rano udało mi się zdobyć tylko jeden pieniążek i to wszystko, co teraz mam, oddaję tobie, bo nic więcej nie mam. Wstydzę się trochę, ale no tylko tyle użebrałem. I król pomyślał sobie tak. Architekt przyszedł, jest bogatym człowiekiem, jeszcze wziął ode mnie. A ten żebrak przyszedł i jeszcze mnie obdarowywuje. A przecież prawie nic nie ma. Wzruszył się, stał z tronu, zdjął złoty medalion z szyi, założył żebrakowi i mówi: daj tego pieniążka. Wziął pieniążka, dał mu medalion i mówi: to jest nasza jedność od tej chwili. Na medalionie było imię jego syna. To jest nasza komunia. Ja nie wiem, jak beznadziejnie się czujesz, jak bardzo nędznie się czujesz, ale ważne jest to, że cały lub cała się oddajesz w Komunii Świętej. Nie tylko on się daje tobie, ale ty też jemu się daj. Cokolwiek tam jest w twoim życiu, może nie warte nawet najgorszej literatury, może tak jest puste twoje życie, że nawet sam czy sama masz odrazę do tego życia. Jak można mieć odrazę do parszywego grosza, któremu się rzuca, który się rzuca żebrakowi przy świątyni, bo się chce go pozbyć po prostu, a nie kogoś obdarować. To, co jest dane, jest boskie.
Komunia jest nie tylko momentem, w którym my otrzymujemy od Niego ten medalion, to imię Jezusa, ale też my sami powinniśmy dać to, co mamy, nawet jeśli to jest prawie nic. Wiecie, od lat przejmuję się takim faktem i on mnie trwoży, a jednocześnie jakoś tak budzi we mnie poczucie ostrożności, takiej zdrowej trwogi. Chodzi mi o ten fakt, że tylko jeden z apostołów z rozpaczy popełnił samobójstwo. Inni w różny sposób umierali, raczej męczeńsko, ale żaden z nich nie odebrał sobie życia. I to jest również ważny chyba tekst dla wszystkich, których dręczą pokusy samobójcze i często proszą Boga już o śmierć albo wyobrażają sobie, w jaki sposób mogliby zginąć. Żaden z apostołów nie popełnił samobójstwa, tylko jeden. Z rozpaczy. Który? Ten, który wyszedł z Eucharystii. I wszedł w niego szatan. I już nie miał szans. I jest napisane nawet, że on się opamiętał. Czyli przeżył skruchę, bo to jest synonim skruchy, zażałował tego, wrócił, oddał pieniądze, ale już nie był w stanie oprzeć się pokusie samobójczej. Już była silniejsza. Bo nie wytrwał na Eucharystii do końca. Ciebie i mnie być może od lat gnębi poczucie bezsensu życia, może nawet rozpaczy i pokusa śmierci. Zawsze chce ci się żyć? To, że żyję, zawdzięczam Eucharystii. Że wytrwałem w tej Eucharystii tyle lat. Tylko Judasz zdezerterował z ostatniej wieczerzy. Wyszedł z tej pierwszej mszy. Ci, którzy do końca byli na ostatniej wieczerzy, przetrwali wszystko. I strach, i trwogę, i lęk. Nawet nie bali się śmierci męczeńskiej. Przetrwali krzyż i zgorszenie, nawet opuszczenie, zwątpienie. I doczekali się zmartwychwstania. Stało się to zgodnie z obietnicą Jezusa. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. I to życie, i tamto. Codziennie jesteśmy na Eucharystii. Może co niedziela, niektórzy częściej. Niektórzy rzadziej, może raz na miesiąc, raz na rok. To też jest pokarm. To też jest specyficzny, wyjątkowy pokarm. Proszę sobie wyobrazić, co by się z nami działo, gdybyśmy tak raz na miesiąc jedli obiad, kolację, śniadanie. Albo raz na rok. Nie byłoby szans dla ciała. Analogicznie z naszym życiem duchowym jest analogicznie, czyli nie tak samo, ale podobnie. Tylko ci, którzy w czasie pierwszej Paschy w Egipcie byli poza drzwiami domu oznaczonego krwią baranka, ginęli od anioła śmierci. I tylko Judasz, który wyszedł poza te drzwi, zginął i to sam sobie zadał śmierć. Jeśli masz takie pokusy, że nie chce ci się żyć i chętnie byś sobie to życie odebrał, gnębi cię to, przemyśl to. Co może cię uratować? Jeszcze jedna rzecz, bo o wszystkich się nie da powiedzieć, jeśli chodzi o Eucharystię. Mszę świętą rozpoczynamy pewnym gestem. I pewnie teraz myślicie, że chodzi o znak krzyża. Absolutnie nie. Mszę świętą rozpoczynamy pocałunkiem. Kończymy pocałunkiem. I w czasie mszy świętej 5 razy jest całowana obecność Boga. Ucałowana. W każdym z tych pocałunków uczestniczycie wy. Możecie o tym nie wiedzieć, ale tak powinno być. I od tej chwili dobrze by było, gdybyście byli tego świadomi. Moje ucałowanie ołtarza, moje ucałowanie Ewangelii, moje ucałowanie ciała Pańskiego, krwi Pańskiej, to też jest pocałunek. I wreszcie jeszcze raz ołtarz. To jest uczta raczej miłości. Krzyż dopiero z później. Pocałunek Ewangelii. Dlaczego ja Ewangelię całuję? Zauważcie, że nie całuję czytania ze Starego Testamentu, że nie całuję po psalmie, tylko po Ewangelii, bo tylko tam jest wyraźnie mowa o Jezusie. Tam wreszcie jest On dotykalny, cielesny i można Go dotknąć, można Go ucałować. I jeszcze coś. Zanim ucałuję Jego ciało i krew, najpierw całuję Jego słowa.
Pocałunek to jest taki akt, to jest taki gest, w którym ja wyrażam największy rodzaj jedności, najgłębszy rodzaj jedności z drugą osobą. Zgody i jedności. Najpierw się zgadzam z Jego słowami, dlatego całuję Ewangelię. Zgadzam się totalnie z tym, co tu jest napisane. Obowiązkiem kapłana jest wytłumaczyć, co tam jest w tej Ewangelii. To jest integralna część mszy, to jest homilia. Tak powinno być. Ale jeśli nawet tego zabraknie, to moje uszy powinny to pochwycić. Czy naprawdę to, co jest tam napisane, budzi harmonię z moją duszą, z moimi myślami? Czy Jego myśli są moimi myślami? Jeśli tak, całuję to. Całuję Jego słowa. I dopiero wtedy mogę ucałować Jego ciało i krew. Najpierw się z Nim zgadzam, a później się jednoczę. Tak. Całuję Jego ciało i Jego krew. Wiecie, w lekcjonarzu, który używamy w czasie liturgii, akurat lekcja o tym, kiedy Jezus mówi o swoim ciele, że kto spożywa moje ciało, będzie miał życie wieczne, będziecie jeść moje ciało, to jest Ewangelia z Jana, z 6 rozdziału, ta gorsząca Ewangelia, nomen omen, to jest 6 rozdział, 66 wiersz, 666, akurat wtedy zgorszyli się uczniowie, odeszli od Niego. Ta Ewangelia jest połączona w lekcjonarzu z tekstem z listu do Efezjan, gdzie jest mowa o związku męża i żony jak jednym ciele, Chrystusa i Kościoła. I że to jest nierozerwalny związek. Że Chrystus i Kościół są jak mąż i żona w jednym ciele. I Ewangelia jest o czym? O ciele. Chrystus mówi, moje ciało będziecie jeść. Czyli nazywa Kościół swoją żoną, swoją oblubienicą i dlatego ja składam pocałunek i wy składacie pocałunek na Jego ciele, bo to jest, właściwie Kościół nam się powinien kojarzyć zawsze ze ślubem bardziej niż z pogrzebem. Bo to jest właśnie to. To jest miłość. Oczywiście mistyczna miłość, ale czy dla nikogo nie jest to do rozczytania, że ja przecież całuję tutaj bez przerwy różne rzeczy. Lekcjonarz, ciało, krew, znowu ołtarz, na początku ołtarz. 5 razy się tu całuję. Miłośnik z tego Boga. Święty Cyprian nawet ośmielił się nazwać komunię świętą osculum, czyli pocałunek. Dusza jest całowana przez Boga. Jak by się czuł mąż, gdyby całując żonę widział, że ona tego nie zauważa w ogóle. Że dla niej to w ogóle nie trafia. Że na czymś innym się zajmuje, na przykład robi makaron w tym momencie. I nie zauważyła. On mówi, pocałowałem cię. Ona, tak, nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Czy dlatego mówię o tym, żeby wam uświadomić, że kiedy przychodzi już ten moment Komunii Świętej, to żebyśmy nie przeżywali tego tak, jak sprawdzanie biletu w tramwaju, nie? Że trzeba zdrukować. Tylko żeby przeżyć to jako pocałunek. Pomyśleć przez chwilę o tym, że On mnie naprawdę, moją duszę całuje. Tak, nie ma nic z tym gorszącego. To jest jeden z najpiękniejszych gestów na świecie. A co, nie można Bogu pocałować mnie albo ciebie? Można. Albo mnie? Nie można pocałować Boga? Pięć pocałunków, może jak 5 ran, nie wiem. Yves Congar powiedział tak, miłość wyraża się przez pocałunek, a sam pocałunek, bez słowa, nabiera pełni, której nie wyczerpią żadne słowa. To jest tak wymowny gest, że nie potrzebuje definicji, ani interpretacji, ani wstępów, ani zakończenia. Ale popatrzcie, również ja przyznaję się, że wiele razy całuję ołtarz i zapominam, co ja robię, bo już myślę o krzyżu. Co za dziwna tendencja powstała, jakaś cierpiętnicza w moim życiu, że myślę o krzyżu, o znaku krzyżu bardziej niż o pocałunku. Przecież to jest ważniejsze. Nic tak wielkiej siły nie daje człowiekowi jak miłość. Miłość jest zbroją, miłość jest mocą, jest szykiem bojowym. Kiedy mężczyzna i kobieta się kochają, to mimo tego, że na przykład ich rodziny się na to nie zgadzają, walczą ze sobą, ale są wrogie nawet,
przeszkadzają im, zamykają panny w domu, a tego znowu mężczyznę, może ojciec tam gdzieś próbuje mu przetłumaczyć to nawet siłowo, żeby sobie dał spokój, nie? To jeśli ta ich miłość jest prawdziwa, to mimo nienawiści, mimo że na przykład ojciec mówi, wypisuję cię z rodziny, to ten mężczyzna wyjdzie, mówi, to wypisz mnie z rodziny, bo kocham tą dziewczynę. Tam znowu może matka mówi, wynoś się stąd, taka i owaka, nie? Ona wyjdzie z tego domu. Są w stanie wszystko przeżyć. Dlaczego? Bo się kochają. Czyli miłość jest tak naprawdę bronią. Jest potęgą. Miłość umacnia do walki z wrogami. Ale czyni nas słabymi wobec kogoś, kogo kochamy. Mówi się, mam słabość do niego. Mam słabość do niej. Powiem wam coś. Bóg ma do nas słabość. Bo ileż to trzeba mieć słabości do nas, żeby na przykład 30 lat, ja ponad 20 lat sprawuję Eucharystię, dobrze ponad 20 lat. I przez wiele lat go całowałem i w ogóle nie myślałem o tym, co ja robię. A on czekał cierpliwie, aż wreszcie się kapnę, że on mnie całuje. Ma słabość do mnie. Czekał cierpliwie, aż dojrzeje do tego, żeby to zauważyć. Tak, Panie, widzę to. Widzę to, że mnie ucałowałeś i również Cię całuję świadomie. W języku hebrajskim słowo pocałunek nazywa się naszak. I to słowo naszak ma podwójne znaczenie. W słowniku można przeczytać, że naszak to jest ucałować kogoś, ucałować się nawzajem, ale w drugim znaczeniu oznacza to być uzbrojonym. Dziwne, prawda? Być uzbrojonym? Pocałunek cię uzbraja? Ależ tak, oczywiście. Dlatego wybrałem dzisiaj tą lekcję z Pieśni nad Pieśniami. Dlaczego? Dlatego, że posłuchajcie, zacytuję niektóre wiersze z tego fragmentu. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust. Tak się zaczyna Pieśń nad Pieśniami. Naszak, tak. 9 wiersz. Do zaprzęgu Faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja. Co to za porównanie? Gdybym powiedział do swojej narzeczonej, słuchaj, wyglądasz jak dorożka krakowska, to by się załamała. Widzimy wyraźnie, że w tej literaturze nie chodzi o to, żeby wzbudzić jakieś wzniosłe, prawie erotyczne uczucia w czytelniku, nie? Tu chodzi o coś innego, tu chodzi o mistykę, że ta literatura w ogóle nie liczy się z tym, jak to ktoś przeżyje. Tu się liczy treść bardziej, nie? Do zaprzęgu Faraona, do Rydwanu cię przyrównuje. Dlaczego? Bo ta miłość ciebie uzbraja. Rydwan w starożytności był odpowiednikiem dzisiejszego czołgu. Czy można powiedzieć do żony, słuchaj, wyglądasz jak czołg? Więc ten tekst może wydawać się nawet groteskowym, kiedy się go weźmie dosłownie. To można się zgorszyć nawet. Można powiedzieć, to bardzo kiepska literatura, najgorszej poematy, jakie tylko można w życiu przeczytać. Gość wyśmiewa się ze swojej gościuwy. Ale tak nie jest. Prawda jest taka, że Biblia mówi, jak bardzo cię to uzbraja, że cię kocham. Albo dalej. Sztandarem jego nade mną jest miłość. Gdzie są sztandary? No w wojsku, przed bitwą. Albo jeszcze gdzie indziej. Oto lektyka Salomona. 60 mężczyzn ją otacza spośród najmężniejszych Izraela. Wszyscy wprawni w wyładaniu mieczem. To znaczy, kiedy ja jestem kochana, mówi ta oblubienica, tu chodzi o Kościół, o nas wszystkich. Kiedy ja czuję się kochany przez Boga, kiedy ja świadomie przeżywam tą komunię jako pocałunek, to ja wychodzę z kościoła i ja czuję się w otoczeniu bodyguard anielskiego, 60 aniołów obok mnie jest. Nie? Miłość Boga mnie uzbraja. O to chodzi w tym tekście. Albo posłuchajcie tego wiersza. Szyja twoja, jak wieża Dawida, warownie zabudowana. 1000 tarcz na niej zawieszono. No też nie powiedziałbym do żony w ten sposób, słuchaj, twoja szyja wygląda jak wieża wawelska. To nie pasowałoby, prawda? To w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego. Kiedy kocham ciebie, to ty jesteś nie do zdobycia twierdzą. Kiedy ty jesteś świadoma mojej miłości do ciebie, to nic cię już nie przeraża. Prawda, że dziwne są te militarne porównania w tekście, który ma charakter prawie erotyczny, ale tak naprawdę jest to mistyka. Miłość nas uzbraja wobec wrogów i czyni słabymi wobec tego, którego kochamy. On też ma słabość do nas, ale jest uzbrojony z powodu miłości do nas wobec naszych wrogów. Zastanawiam się też,
Czy dobrze to pojmuję? Czy to ja całuję ołtarz, Ewangelię, ciało i krew i znowu ołtarz? Czy też jest odwrotnie? Czy przez te wiele lat, które sprawowałem Eucharystię, nie zauważyłem tego, że to ołtarz mnie przyciąga, że to Ewangelia mnie przyciąga, że to ciało i krew mnie przytulają i przygarniają? A wydawało mi się, że to ja składam pocałunek. Bo co? Bo napisano w przypowieści o synu marnotrawnym, że to ojciec syna marnotrawnego wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował tego syna marnotrawnego, a ten stał struchlały i nie wiedział, co zrobić. Ucałował go w szyję, tak, a szyja twoja jak wieża warowna. A nie odwrotnie. I mocą tego pocałunku dopiero syn miał śmiałość wejść na ucztę i ucztować z ojcem, bo może by nie miał takiej śmiałości. Biskup Nazaretu Henri Calderel napisał tak, że w kulturze Bliskiego Wschodu od wieków to jest rzecz niesłychana, żeby ojciec wyszedł dziecku przed dom naprzeciw, jeszcze się rzucił mu na szyję, a co? O zgrozo! Pocałował go pierwszy. Ojciec na Bliskim Wschodzie siedziałby w domu, na fotelu, może najwyżej podszedłby do okna, gdyby widział, że syn wraca na przykład ze studiów, nawet z dyplomem. Ale znowu by usiadł na fotel, syn by przyszedł, rzuciłby mu się na kolana i ucałowałby go w rękę. To jest w tamtej kulturze. A tu w przypowieści ojciec wyrusza pierwszy, rzuca mu się na szyję, całuje go. Wstrząsające, zupełnie inna historia, odwrotna. I ja dzisiaj tak sobie myślę, że tak, że przez te lata to mój Ojciec Niebieski wychodził mi w tych gestach naprzeciw, On mnie całował. 5 razy w czasie jednej uczty. Przypominam sobie też pierwszą księgę Samuela, kiedy Samuel namaścił Saula. Kto z was czyta Stary Testament, to wie, o co mi chodzi. Saul był biednym chłopakiem, zakompleksionym, niezauważonym przez ojca. Ojciec go wysłał w poszukiwanie zaginionych oślic i ten biegał po całym kraju szukając tych oślic, bo chciał się spodobać ojcu, bo chciał zasłużyć w jego oczach. Ojciec miał na imię Kisz. To pochodzi od hebrajskiego kosz, co mniej więcej dałoby się tak na oko przetłumaczyć jako kłamca. Tatuś kłamca. I dla tatusia liczyły się bardziej oślice niż syn. A syn tak bardzo chciał zdobyć te oślice, żeby tatuś wreszcie zwrócił na niego uwagę. Nie, nie udało się. I w czasie tych poszukiwań Saul spotkał proroka Samuela i Samuel usłyszał w swoim sercu głos Boga, który mówi, to ten będzie królem, weź go, namaść go. I Samuel wziął tego chłopaka na ucztę, tutaj przy stole, posadził go blisko siebie. Wyobraźcie sobie, jakiś chłopak ze Zduńskiej Woli, a może jakiejś Koziej Wólki, szuka na przykład zbiegłej kobyły swojego ojca i przychodzi do Warszawy i prymas Polski go spotyka na ulicy, słyszy głos w sercu, mówi, to ten, weź go ze sobą. No i prymas go zaprasza, chłopak skrępowany, siada przy stole, jest obiad, podają łopatkę. Łopatka nazywa się szok, ale nie chodzi o szok termiczny, tylko to jest odwrotność tego słowa kosz, kisz. To jest odwrotność tego, co zrobił jego tatuś. Nie pominął Saula, tylko go wyróżnił. Tu go posadził przy stole. I następnego dnia go namaścił na króla i ucałował go. Chłopak dostał takiego spida, takiego turbo, że znowu przebiegł tą samą drogę, wrócił do domu i uwierzył w to, że zostanie królem i został. A był pełen kompleksów. Mówię o tym dlatego, że Samuel go ucałował. A ojciec, jak Biblia pokazuje, nigdy nie pocałował tego chłopaka, tylko wysłał go za oślicami, jak ostatniego parobka. I to jest właśnie tutaj, wiesz, ja nie wiem, czy ty siedziałeś, czy siedziałaś przy stole z ojcem. Jak cię ojciec traktował przy stole, czy cię częstował, czy cię pomijał, czy cię wysyłał gdzieś, czy co on z tobą robił. Ale tu Ojciec Niebieski mówi, no jest mały ten stół, was jest dużo, musimy jakoś to sobie wyobrazić, że starczy dla wszystkich i starcza dla wszystkich. W ostateczności przy Komunii Świętej każdy dostaje swoją łopatkę. Jest to szok komunijny. Wtedy poczuj sobie to, wiesz, jak znasz Biblię, to możesz to sobie wyobrazić, że ta komunia to nie jest jakaś tam komunia pierwsza.
której nie wiesz, o co chodzi, tylko Twój Ojciec Niebieski wyróżnia Cię w tej chwili. On wynagradza Ci wszystkie kompleksy i to, co zaniedbał Twój tatuś rodzony, naturalny czy przybrany. To jest to. Mojżesz też był zakompleksiony, jeszcze jąkała. I też nie chciał iść z drogą powołania. I Bóg go naciskał, mówi, idźże człowieku. On nie chciał. O mało co nie zginął z tego powodu, bo miał kryzys powołania. Ale w końcu Bóg, widząc, że Mojżesz jest uparty, jak osioł, chciałoby się powiedzieć, mówi, słuchaj, twój brat idzie, Aaron, on cię spotka, on cię umocni. I Aaron przyszedł do niego i ucałował go, jak brat brata. I nagle Mojżesz po tym pocałunku zmienia swoją postawę wobec powołania. Jest inny. Zwykły braterski pocałunek. Czyniąc ten gest bezmyślnie, czyli przyjmując Komunię Świętą bezmyślnie, nie zauważając tego, że ja całuję Ewangelię, nie myśląc o tym, czy ja się zgadzam z tymi słowami, nie zauważając tego, że ja, kapłan, tutaj całuję ten ołtarz na początku i na koniec, nie zauważając pocałunków, przecież wszyscy my jesteśmy spragnieni miłości, niektórzy nawet śnią o tym, że się całują z kimś i tak dalej. A tu jest to, to widać to po prostu, że tu są te pocałunki. I to Bóg mnie jeszcze całuje. Czyniąc ten gest bezmyślnie, pozbawiamy się najpotężniejszej mocy. Całując ołtarz czy Ewangelię i wy uczestnicząc w moich pocałunkach tutaj, no bo wyobraźcie sobie, gdyby 200 osób teraz zaczęło na początku mszy świętej całować ołtarz, to jeszcze by się to nie skończyło w tej chwili. A niektórzy potrafią długo się całować. Myślę sobie, że gdy ten gest przeżywamy bezmyślnie, to jest bliskie zbezczeszczeniu. Nie chcę powiedzieć, że to jest bezczeszczenie, ale to jest bliskie. Że nie wolno całować bez miłości. Że absolutnie nie wolno całować bez świadomości tego, co się robi. To jest zbyt szlachetny gest. Zbyt wyjątkowy. Jeszcze raz powtórzę. Mąż, który całuje żonę bez miłości, sprawia jej ból, być może potężniejszy, niż wtedy, gdyby ją wypaliczkował. I kończąc tą medytację eucharystyczną, która oczywiście nie wyczerpuje tematu, bo on jest bezdenny, chcę was prosić i siebie też prosić, żebym nie zapomniał na koniec mszy świętej, żeby pocałować Boga dziś w komunii z miłością, ze świadomością tego Saula, syna marnotrawnego, żony, męża. Niewidoczny Bóg, którego nie można było namacać, stał się celowo widzialnym, dotykalnym Bogiem. Ciałem się stał. I żeby być dostępnym dla wszystkich, stał się ciałem, który jest pokarmem, chlebem, krwią, żebyśmy mogli być przez Niego ucałowani, ale On też tak pragnął bardzo być kochany. Tak pragnie, żeby ktoś świadomie Go dzisiaj pocałował. Amen.